Dobry wieczór, senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski w studiu. Dzień dobry panu, dobry wieczór państwu. Co dalej z ambasadorem Polski w Niemczech Andrzejem Przyłębskim? No przede wszystkim wiemy z dzisiejszych doniesień medialnych, że biuro lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej podjęło swoje czynności. Nie dziwi pana, że dopiero teraz? Nie, nie dziwi mnie. Wszystko jest zgodnie z procedurą. MSZ wczoraj wydał komunikat w tej sprawie. Pojawiły się doniesienia medialne. Wszystko jest w tej chwili w ręku Instytutu Pamięci Narodowej. Jako osoba, do której Instytut Pamięci Narodowej nadał status osoby pokrzywdzonej, ma poczucie, pewność, że polskie państwo zdało w tym przypadku egzamin z prześwietlania przeszłości kandydata na ambasadora? Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Ja przypomnę, że to, co myśmy tutaj proponowali, żeby jednak Instytutowi Pamięci Narodowej odjąć trochę pracy, bo ja przypomnę, że w tej chwili Instytut Pamięci Narodowej ma około 370 tysięcy wniosków lustracyjnych o lustrację, ponieważ z mocy ustawy są oczywiście badani wszyscy kandydaci na radnych. To daje gigantyczną liczbę osób. Słyszymy dzisiaj, że kandydat na ambasadora czekał w kolejce na sprawdzenie przez kolejne miesiące, to nie ma pan wątpliwości, że coś tutaj nie gra, coś jest nie tak? Myśmy zwracali na to uwagę. Ja tutaj akurat i pan profesor Żaryn, mój kolega z senackiej ławki i były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor biura edukacji. Tutaj mamy jednolite stanowisko w tej sprawie. Uważamy, że ta ustawa powinna być uszczelniona i doprecyzowana i to postulowaliśmy. To wracamy do tego konkretnego przypadku, panie senatorze. Nasz reporter zagląda dzisiaj do teczki tajnego współpracownika o pseudonimie Wolfgang. W tej teczce znajduje dokument, z którego wynika, że Andrzej Przyłębski zobowiązał się do współpracy i przez rok był tajnym współpracownikiem SB. Jest problem? Coś z tym trzeba zrobić? To będzie zbadane przez Instytut Pamięci Narodowej. A jaka powinna być reakcja MSZ-u? Reakcja MSZ-u jest jak najbardziej prawidłowa. Panie redaktorze, to znaczy jaka? Ja znam bardzo wiele przypadków. Ale jaka jest ta reakcja, panie senatorze? Został wydany komunikat. Z którego wynika, że jeżeli chodzi od strony pracodawcy, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wszelkie procedury zostały dochowane. Informujemy, że ambasador Andrzej Przyłębski przechodził kilkakrotnie standardową procedurę sprawdzającą, tak dokonaną przez właściwe w tej kwestii służby. Chcielibyśmy podkreślić, że za procedurę nie odpowiada MSZ, nie zajmuje się ono również kwestiami lustracyjnymi. Naprawdę to zamyka temat? Od strony pracodawcy jak najbardziej. Natomiast w tej chwili... A pamięta pan, co się działo w poprzednich latach, kiedy podobne przypadki się zdarzały? Dał dokończyć myśl, to ja bym może wyjaśnił. Słucham myśli pana senatora. A więc chciałbym zaznaczyć, że jest na przykład bardzo znany językoznawca, pan profesor Jan Miodek, który również był w sytuacji pewnego dyskomfortu, ponieważ ujawniono opinii publicznej, że podpisał zobowiązanie do współpracy, ale później w toku procedur został oczyszczony oficjalnie z tych zarzutów, ponieważ zdarzały się takie sytuacje, że ktoś przymuszany czy z jakichś innych powodów, to są bardzo indywidualne powody, podpisywał takie zobowiązanie, natomiast nie podejmował współpracy w rozumieniu takiej, jakiej tutaj sąd określił to w toku działań lustracyjnych. Pełna zgoda, panie senatorze. W historii mamy wiele takich przypadków. To teraz proszę pozwolić, ja jednak zapytam. Bo kilka lat temu pojawiły się na przykład wątpliwości dotyczące przeszłości polskiego ambasadora w Limie, Jarosława Spyry. Pamięta pan, co się wtedy stało z ambasadorem Spyrą? Już tak dokładnie w tej chwili minister nie pamiętam. Sikorski odwołał go z placówki. Do czasu wyjaśnienia sprawy ambasador został wymieniony. Czyli reakcja MSZ-u jednak jakaś była. Reakcja była, natomiast nie można porównywać sytuacji pana ambasadora Spyry z sytuacją pana ambasadora Przyłębskiego. Skąd pan to wie dzisiaj, że nie można tego porównać? Ponieważ chociażby z biografii pana ambasadora Spyry. Proszę ją przeczytać. No dobrze, ale mieliśmy oświadczenie MSZ-u, o którym pan mówił i czytam w nim tak. Według wiedzy MSZ-u ambasador złożył oświadczenie, w którym zaprzeczył, iż miałby współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa PL. Tak jest. Dzisiaj w wywiadzie dla portalu w polityce.pl mówi tak. Niewykluczone, że szantażowany na okoliczności niewydania paszportu, mogłem podpisać jakieś zobowiązanie, ale związane z tym, że będę uważny i ostrożny w Anglii, by nie podejmować współpracy ze środowiskami antyrządowymi w Wielkiej Brytanii. To zobowiązanie, które jest w tej teczce, mówi jednak o troszkę innej treści dokumentu, panie senatorze. No wszystko jest zgodne z tym, co jest. To znaczy, przede wszystkim trzeba podkreślić, że sam fakt podpisania tego dokumentu, a to już wyjaśniliśmy na przykładzie pana profesora Miodka, czy wielu innych
bardzo znanych osobistości, które no, były pomawiane o tego rodzaju współpracę. To, że on podpisał zobowiązanie, to, że on podpisał, nie oznacza, że podjął. Kierując się patriotycznym obowiązkiem i chcąc przyczynić się w miarę moich możliwości do utrzymania ładu i porządku w PRL i triumfu prawdy, wyrażam zgodę na udzielanie pomocy Służbie Bezpieczeństwa. Gdyby potwierdziło się to, że Andrzej Przyłębski podpisał taki dokument, to jest to problem w przypadku ambasadora, czy nie? No przede wszystkim Instytut Pamięci Narodowej wyjaśni, i tu trzeba chwilę pewnie poczekać na to, czy ten rodzaj współpracy to była tajna współpraca w rozumieniu ustawowym, czy nie była. I to jest pytanie. Natomiast my nie wyprzedzajmy faktów, ponieważ sam fakt podpisania zobowiązania nie oznacza współpracy. I chciałbym podkreślić, że pan ambasador Przyłębski, jeżeli napisał w tym, a pan pytał mnie o to, w tym oświadczeniu lustracyjnym, że nie współpracował i faktycznie nie współpracował, złożył zgodnie z prawdą. Pan ambasador mówi też, że to było dawno i zasłania się troszkę niepamięcią. Wie pan, no tego nie wiem. Ja nie znam pana ambasadora, nie znam tych dokumentów, więc proszę nie wymagać ode mnie, żebym wszystko wiedział w tej sprawie. Zapowiadając ja panu wyjaśniam te procedury, które są. Zapowiadając nową ustawę o służbie zagranicznej, politycy PiSu mówili, że służba dyplomatyczna to jest skansen PRL. W tym kontekście takie przypadki, chyba pan rozumie, no, są analizowane, są badane i są prześwietlane. Ale ja się bardzo cieszę, że wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione i bardzo dobrze. Opinia publiczna powinna mieć pełną, podkreślam, pełną jasność w tym zakresie i wszelkie procedury powinny być dokonane. I myślę, że nasze środowisko pokazało, że ma pełną determinację, aby w takich sprawach do końca kwestie, wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Panie senatorze, czy jest coś, w czym posłowie Sasin i Krajewski są od pana lepsi? Panie redaktorze, rozumiem, że pyta pan o sprawy stolicy. Oczywiście, dobrze pan rozumie. To ci panowie są wymieniani jako kandydaci na prezydenta stolicy ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Pan marszałek Karczewski wypowiedział się na ten temat. Z tego, co wiadomo, każde duże stronnictwo i wszelkie siły polityczne, które chcą brać udział w wyborach samorządowych, które już za 19 miesięcy będziemy mieli w listopadzie 2018 roku, poszukuje optymalnych kandydatów na poszczególne stanowiska w samorządzie. I dlaczego Jan-Marek Jackowski nie jest wymieniony jako potencjalny kandydat? Ponieważ ja jestem senatorem z północnego Mazowsza i powiem panu więcej, że teoretycznie, gdybym ja kandydował i gdybym na przykład został obrany na jakąkolwiek funkcję w samorządzie, z automatu wygasłby mój mandat senatorski, co to oznaczałoby wybory uzupełniające do Senatu i koszt dla podatnika rzędu 3 milionów złotych. I z tego powodu senatorowie, którzy są na całą kadencję, zachowują tutaj w tym zakresie wykonywanie mandatu nie i do końca poważnie prawda. Traktują. Wiemy dobrze o wojewodach na przykład, którzy z Senatu przenosili się do urzędów były wojewódzkich takie, zgoda, i byli politykami były takie, PiSu. Panie senatorze. Ale ja traktuję poważnie ten wybór, który został dokonany. Bardzo dziękuję moim wyborcom z północnego Mazowsza, którzy głosowali na mnie i chcę do końca kadencji wypełniać ten mandat. A my dziękujemy słuchaczom RMF FM. Dalej rozmawiamy na rmf24.pl i w serwisie interia.pl.